Siemano łobuzy, witam was Spider z Lam Games TV. Po długiej przerwie wracam z kanałem, niestety sam, prawdopodobnie, bo Mizon odpadł w eliminacjach, nie ma czasu teraz na takie głupoty, ale nie traćcie nadziei, może powrócimy w podwójnym składzie ponownie. Dzisiaj zaczynamy nową gierkę, jest to Tomb Raider 2, jak na razie stare serie zostają wstrzymane, ale spokojnie, będą kiedyś dokończone. W ogóle jest to moja ulubiona część Tomb Raidera. Lara teraz trafia do tego, wielkiego muru w Chinach i będziemy poszukiwać tajemniczego szczeletu Xian, czy jakoś tak. Także zaczynajmy. I w ogóle mam tak skonfigurowanego programa, że już mi nie laguje, a kompa mam dalej tego samego. To jest dopiero zagadka, jak to się stało, że tak się stało. I idzie na mnie ten Tiger. Lara skocz, dobra, nie skocz. Ja tu Tigera wyeliminuję. W ogóle dziwnie pada, mam zrobionego, że kurde analogiem nie mogę grać. Nie wiem czemu tak się stało i muszę się męczyć strzałkami, także może być dużo faili, ale nie przejmujcie się tym. Te, widzieliście go? O tam na dole, o to. Dobra. Kurde, łobuz się ukrył. Sekicam. Myślę, że z tą częścią pójdzie nam w miarę szybko. Nie wiem, jak będę dodawał filmiki regularnie, czy nie zbyt regularnie, bo sam teraz nie mam zbytnio czasu na takie rzeczy, ale widzę, że jak przestaliśmy się bawić kanałem, to jest sekret w ogóle. Jak przestaliśmy się bawić kanałem, to mamy coraz więcej subów, dlatego przydałoby się ruszyć to dalej. No i ty musicie zrobić tak. Dziwnie się gra w grę, którą się zna na pamięć. I to jest mega jump. W ogóle to był mój pierwszy Tomb Raider, w którego grałem. To był 90. Dupa tam. To był 2001, bodajże rok. Po komunii. Brat mi na komunię kupił PS-a pierwszego, to w ogóle faza była. I kumpel mi pożyczył tego Tomb Raidera i cały rok był z bani, bo te zagadki wtedy były dla mnie trudne i nie rozkminiałem, o co tu chodzi. Ale zostało, no już na zawsze. Miłość do Lary. W ogóle wiem nawet w tym etapie, gdzie są wszystkie sekrety. To jest dziwne, ale wszystkich nie złapię, bo jest jeden taki moment, gdzie się często zabijam, a strać na sekrety tam. Nie ma z tego dodatkowej amunicji ani nic, to po co to komu? Na grzyb mnie to. Ptasiory. W ogóle jaka muła, jaki klimaczor się robi. Tego nie było. I ptaków jest tu też mało. Fu, potworów. Co ja gadam, ale chociaż w przeciwieństwie do poprzedniej części, tutaj już przyjdzie nam się zmierzyć z ludźmi. Tak, prawdziwymi, żywymi ludziami. Bo w pierwszej części Tomb Raidera były tylko zwierzaczki, dinozaury. W ogóle skąd dinozaury? Z jakiej paki, w jakim my świecie żyjemy? To nie Dino Crisis. Chociaż też by się przydało to nagrać, bo to dobry horror. Mimo iż druga część była bardziej survivalowa, to i tak jest zajebista. I tu kolejny Tiger. Jebany diabł mnie. Sobie we frap się włączyłem Bayer, że mi pokazuje, ile FPS-ów leci. Trzymamy się prawie zawsze 30. Czujecie motyw? I tak swoją drogą na PC była uprostszona dosyć wersja graficznie. Widzicie, tutaj w menu faluje te firanka ta z tyłu. A w wersji na PC firanka nie falowała, to się nie postarali. Jednak PSX to PSX. No, dobra. Się wespnę se drabiną, bo można iść naokoło, ale ja będę wygodniejszy.
tu mamy kolejnego klucza i Spidermana jeszcze jednego. Ale go rozjebało. Aha. Cyk, cyk. Jademy dalej. W tej części też jest jedno udogodnienie, bo w pierwszym Tomb Raiderze trzeba było save'ować za każdym razem. Pfu, przy krysztale. A tutaj możemy... A, pająki rozwalę. A tutaj możemy save'ować w każdym dowolnym momencie, kiedy nam się podoba, co jest znacznym ułatwieniem, bo nie trzeba się wkurwiać. Jak na przykład teraz se posunę kloca. Lara, łap i posuwaj. I sobie strzelę save'a w razie gdyby co. Wiecie jak jest. Cyk, wchodzę sobie do książeczki. Save, save. Szur, szur. I save it ok, jedziemy dalej. Nie ma opierdalania się. Ale tutaj sobie wchodzimy i jest taki fajny bajer. Patrzcie, patrzcie. Fciua, fciua, fciua. Au, au. No już nie ten skill co kiedyś. Zaraz zdechnę, ale on small medipaka. On mnie uratuje i teraz będą emocje. Ale nie tak jak na grzybach, to będą zajebiste emocje. I tu właśnie po trasie będzie drugi sekret, ale sramy na niego. Ewentualnie jak jesteście hardkorami, o widzicie, lecą kulki. Jak jesteście hardkorami, to sobie go zgarniecie sami, ale ja nie mam czasu na takie dyrdymały. Tu leżą naboje do magnumów, ale też ich nie biorę, bo mnie kolce przygniotą. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Epicko, nie? Ale tu są kosy. I trzeba przeskakiwać. Jak się nie umie skakać, to jest się w dupie. No i tu jest drugi smok, ale znowu lecą kolce, to ja to pierdzielę. Uf, tuf, 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 tuf. I zeskakujemy na dół. Są jeszcze jedne kolce. Spadaj, 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 spadaj. A fart. Top. A nie, jednak się ścina. Plan był dobry, wyszło jak zwykle. Podchodzimy powolutku po tą apteczkę, aby nas te dziwadła nie przetegowały. Dobra. Teraz sobie weźmiemy i użyjemy. Bo to się przyda. To się przyda. Uwierzcie mi, to się przyda. Save'a sobie jeszcze strzelę drugiego. I widzicie, to jest złe, bo ja teraz będę cały czas save'ował. Poszedł save, poszedł save. Dobra. Wymierzone idea, una perfecta mente. Pająki Spidermany. I tak. Da się tu. Trzeba. Ba, trzeba. Jeżeli chcecie mieć 30 sekret, jest gdzieś drabina, która sprowadzi was na dół. Gdzie? Nie powiem wam w tej chwili, bo nie pamiętam. Także srać na tą drabinę. Ale się da. A jeżeli lecicie po najmniejszej linii oporu, czyli jak ja teraz, stajecie przy krawędzi, wciskacie X. Jadymy. Jadymy, małolat. Po pojechaniu. Po pojechaniu. Trzeba wylądować. Jak wylądujemy, to idziemy dalej. Czekamy, dwa Tigery są. I jedną świątynia jest. Z fajną drzwiczkami są, drzwiczki są. I tutaj powinna się już zakończyć gra, ale będzie niezła lipa. I patrzcie jaka będzie lipa. Filmik, filmik, filmik. W ogóle te typy mają fajne kanciaste mordy. With a Tommy gun on my keyring. Though not anymore. So after you. Somehow.
You don't behave like you got a monk's blood. I understand that somehow is in my favor. So indulge me about the dagger. I'd be indebted with your life. These doors are waiting for the right one. The right time to arrive. And then the dagger's blade will honor the hearts of those who believe. So unless you pledge your loyalty as well. And which one is that? To the sins and fortunes of Marco Bartoli. Nie przechlał się chłopaczyna, no przykre to jest. Mamy coś tam z Marco Bartoli. Coś tam zrobić. Nie wiem, o co chodzi, bo po in English, no nie. O patrz, 98 rok, a to już z laptopem sobie podpierdziela. Gianni Bartoli, Via Caravelli, Venice. I teraz w ogóle będziemy wyjeżdżać do Wenecji, ale to już było buziaki, zobaczycie w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie.